Zdrowia, no to co to za życie piękne? To nie jest piękne życie mając pieniądze, ale nie można się cieszyć z tego życia, bo trzeba walczyć ze zdrowiem metabolicznym, więc to idzie, łapka w łapkę. Mhm. Super, ja to dostaję kciuka w górę, więc chyba wszystko już całkowicie jest dobrze, ale my już od minuty mówimy. My na kanale z Dawidem od 2 lat, a ja sam na kanale prawie od 4 lat nagrywam o finansach, ale w pewnym momencie, szczególnie po pandemii, okazało się, że tematy zdrowotne są równie ważne, nie ważniejsze, ani mniej ważne, tylko równie ważne jak tematy finansowe, dlatego zaczęliśmy zapraszać ekspertów w temacie inwestycji w zdrowie. Stąd też pojawiliście się wy na kanale, jako jedne z osób, które u nas świetne odcinki nagrywały w kwestii zdrowia. Mało tego, Dawid, mój wspólnik, który tworzy ze mną YouTube'a, miał też takie ciekawe przeżycia zdrowotne, gdzie inwestował w te zdrowie i przez parę lat. No, myślę, że to jest historia. Inwestował to lekko mówiąc, tak. Bo to było nadwyrężenie inwestycyjne, można powiedzieć, z mojej strony wykreowane. Ale tak, finanse i... Przeinwestowanie może. Tak, przeinwestowanie nawet. Nadwyrężenie organizmu, nadwyrężenie wielu takich tematów. Ci, co z was mnie już kojarzą, no to... Mogę tylko powiedzieć, na początek ważyłem, ci co mnie kojarzą, to nie muszę przypominać, ale ci co nie znają mnie, to ważyłem 158 kg jeszcze w 2015 roku, no i jestem po zrzuceniu 70 kg dzisiaj i tak. Również w tym jest tryb keto, który wprowadziłem jeszcze w tym roku tak. I jestem z tego zadowolonym. Ale to skoro ty się przyznałeś do czegoś, to ty mówisz, że nadmierne kilogramy, a ja miałem nadmierne długi, więc no ty z naszej branży, a ja z waszej branży... Ty świetnie sobie radzisz metabolicznie, a ja już nie mam żadnych długów, więc fajne to jest, że ta wiedza i przekłada się na fajne życie. Chciałbym nawiązać do tego, co ty mówisz, że zwłaszcza po pandemii zdrowie jest ważne. Oczywiście, że jest ważne, zwłaszcza w tym kontekście też. I to nie jest reklama, tylko akurat w tym kontekście, że zamknięto nas w domach, a też fajnie opisujemy dowody i przykłady na to, co robi zamknięcie w domach. Nie tylko dla ludzi, ale też dla każdego organizmu w miarę rozwiniętego, czy nawet zwierząt, piesków, szczurków, na których prowadzono badania. Mój uwielbia być w domu na kanapie. Więc tym bardziej to niezależne myślenie. I teraz tak, wy jesteście tą grupą, która przekonuje do niezależnego myślenia w finansach, a my do jedzenia, no bo trzeba naprawdę niezależnie myśleć, zgodzicie się, żeby wejść w keto. No jakie były, właśnie powiedz, jakie były twoje takie doświadczenia, czy już straciłeś jakichś znajomych, bliskich, obraził się ktoś na ciebie, że próbowałeś wytłumaczyć, że keto nie zabija? Nie straciłem nikogo, ale punkt niezrozumienia był wielokrotnie, czyli chciałem coś zainspirować, coś wyjaśnić. Tak. No i odbijało się to w ten sposób, ale to jest naturalne i się wcale nie dziwię, bo gdybyś mnie zapytał o to rok temu, to ja też bym ci powiedział, że to jest bardzo dziwne. Jak można nie jeść śniadania? No dokładnie. Jak można nie jeść śniadania? Jak można nie jeść węglowodanów, na których ja większość tych 70 kg jednak zrzuciłem? No bo ta cała historia będzie to w nagraniu z wami. Tak. Jest mocniej opowiedziana. Więc ciężko jest czasami trafić z tą informacją. Ja sam ciężko miałem i do dzisiaj mam ciężko, bo jeszcze do tego dołączyłem kwestię 16-8. Tak. To jest kolejny element do wyjaśniania. Tak, ale to ja z drugiej strony powiem, bo ty mówisz, jak można nie jeść śniadanie, jak można nie mieć leasingu, jak można nie wziąć auto w leasing, jak można nie mieć kredytu, jak można nie mieć hipoteki. No to są wszystko podobne mechanizmy, bo ja tak myślałem, że jak miałem samochód w leasing, to muszę po 3 latach wziąć kolejny leasing, no bo rzekomo to się opłaca jakoś... Teraz już to wiem, że to jakaś ściema była. Jak może się auto opłacać? No przecież auto to są koszty to są większe koszty, niż że na aucie nie da się zarobić, ale w jakiś cudowny sposób wmanipulowali mnie, że muszę co 3 lata zmieniać auto. No teraz już wiem, że nie muszę, a jak biorę, to na szczęście mam to szczęście, że kupuję za gotówkę. Ale to jeszcze mądrze sprzedają, to można powiedzieć, w tym temacie samochodu, bo na samochodach, jak na każdym aktywie, da się zarobić, jeżeli to jest twoim środkiem biznesowym. Czyli albo kupujesz i sprzedajesz to jako środek aktywa trwałego, albo jest to środek transportu, czyli dostarczasz coś jako towar, nie? Ale jak ty używałeś jako konsument, jako lekarz jadący, czy ja jako doradca, czy Grzegorz jakby swojej branży, no to wiadomo, że to jest pasywo z punktu widzenia płynnościowego generującego wydatki. No bo teoretycznie dostarczam siebie do pracy, w której zarabiam, więc bez auta bym nie zarobił. Czyli jest to źródło mojego utrzymania. Ale jeszcze oni lepiej zrobili, jeszcze tak krótko mówiąc o tym, że w pewnym momencie pojawił się taki nurt myślenia, kreujący, że na leasing się opłaca. No właśnie. Czyli na dług, się opłaca. To jest petarda. Nie, weź to tylko w leasing bierzesz. Element nie muszę leasingu płacić? Dla tych, co trochę więcej się może orientują w elemencie podatkowym, są takie przestrzenie myślenia, że się opłaca wziąć leasing.
w rozumieniu podatkowym, ale czy finansowym całkowicie w twoim gospodarstwie domowym, to no, już takie oczywiste nie jest. Tak. Tu chodzi o element, co porównujemy, nie? Jeżeli porównujemy, bo ja rozumiem, jak mam firmę, muszę kupić 12 aut, to biorę w leasing, tak? Ale jak, no, to byśmy mogli daleko bardzo mocno omawiać, bym powiedział, tak? Ale finanse i zdrowie, bo chciałem to połączyć, te dwa tematy, przecież to są dwie kluczowe kwestie, myślę, że dla każdego z was, kto teraz ogląda ten materiał, ważne kwestie, dla niektórych mniej ważne jest zdrowie, bardziej ważne zdrowie, w zależności na jakim etapie jesteśmy życia, ale są to nieodłączne elementy, w których my powinniśmy się edukować, bo raz, jakie mają powiązania? Edukacja szkolna leży w tym segmencie. Dwa, edukacja z punktu widzenia środowiskowego również leży, bo ta środowiskowa nauczyła się tego, co było w komunie w tych tematach, nasi rodzice i tak dalej, co nam przekazywali. Więc tak, to jest coś, co sami potrzebujemy uzyskać, sami zbudować świadomość. No i kolejna sprawa, trzy, one ze sobą są bardzo powiązane, bo jeżeli nie masz środków finansowych, nie zadbasz o zdrowie. Na pewnych poziomach nie zadbasz o zdrowie. Jeżeli coś się wydarzy negatywnego, potrzebować będziesz wsparcia finansowego i odwrotnie. Tak. Nawet jak pieniądze będziesz miał, bo tak jak ja byłem w jakiś sposób zarobasem, ale jednocześnie idącym dalej bez myślenia i refleksji w kwestii zdrowia, to z tych pieniędzy, z tego dobrobytu, który wygenerowałeś, nie będziesz w stanie skorzystać, bo tak, nie zdążysz. Ale a propos finansów, no bo tak, będziemy na pewno pytania czytać, bo wy jesteście na YouTubie? Jesteście, czyli to ja na dużym monitorze są moje z YouTube'a. Ja proponuję też tak, żeby też odnosić się do pytań, bo to częściowo będzie nasza działka, ale możemy to przekładać na działkę finansową. No bo zobacz, o co mi chodzi i tutaj osoba któryś raz już pyta. Bo ja nie widzę z takiej odległości, masz bliżej, wiesz? Ja już ci przeczytam. Ty masz bliżej. Ktoś zaczął, to poczekajcie, już sekundę. Możemy raz raz z YouTube'a? Panowie, Artur pisze, panowie, zacząłem keto, bo mam problem z jelitami, z gagi i refluks i nie mogę sobie z tym poradzić. To jest nasza działka i teraz ja widzę to w ten sposób. Oczywiście zawsze musicie wiedzieć, że to nie są konsultacje medyczne, tylko nasze doświadczenie i wiedza. I teraz to pytanie już świadczy o tym, że Artur, musisz na spokojnie, jakby zacząłeś dopiero. Czyli jesteś w dobrym miejscu, ponieważ wszelkie problemy, o których piszesz, problemy z jelitami, czy to jest IBS, czy jakieś problemy zaparciowe, czy problemy biegunkowe, czy na przykład nieswoiste zapalenie jelit, klasyczne z gaga, reflux, można traktować je jako synonimy, bardzo fajnie zareagujesz po włączeniu stylu niskowęglowodanowego. I teraz rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie edukacja, czyli trzeba się więcej edukować, między innymi czytać książki, między innymi słuchać naszych filmów, czytać posty w różnych miejscach, gdzie publikujemy. No i bez wiedzy, bez tej edukacji nic nie zrobimy. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby tą edukację mieć, prawda? Czyli jakby też zauważyliście to, że nie da się dać komuś gotowego rozwiązania i ktoś utrzyma ten sposób. Tak, ale tą edukację bym podzielił na dwa takie segmenty. Jedno to jak ja uzyskałem choćby z waszych treści, które prezentujecie w książkach, jakieś informacje, ale znacznie ważniejszą edukację przeżyłem na samym sobie doświadczając. To doświadczanie nam buduje jakieś zdrowe nawyki w przyszłości. I to o tym, co opowiedział chyba Artur, no to dzisiaj wspominałem o tym, że mieliśmy ostatnio taką sytuację, w której pozwoliliśmy sobie na posiłek słodki, węglowodanowy i źle się czuliśmy po nim. Ja mam praktyczne już doświadczenie z tym, że czym więcej jem, czasami się skuszę na tego typu jedzenie, tak się źle czuję. A przed chwilą jedliśmy śniadanie, w cudzysłowie. 16. Jedliśmy śniadanie, mamy pełną energię, jak tutaj widzicie. Wydaje mi się, że jest ona na dużym poziomie. I nie czujemy się źle, nie wiem jak wy, ale ja się nie czuję. Zamówiliśmy burgery, po które ja pojechałem, były tak, w bułkach, ale co zrobiliśmy z bułkami? Odłożyliśmy na bok. Zjadłem kawałek, żeby się przekonać, jak ona jest pyszna oczywiście, i dlaczego tego nie jem. I to dało nam efekt tego, że energia jest podtrzymana i nie czujemy się z tym źle. To tak, mówię z punktu widzenia swojego tutaj postrzegania tej sprawy. Ja mogę powiedzieć sobie swoje doświadczenie, które w kwestii keto, ja jestem na samym początku, ale dla mnie zawsze było coś takiego dziwnego, że jak można nie zjeść śniadania. Ja nawet wspominałem dzisiaj na rozmowie, że byłem nauczony, że ja nawet komunikowałem, mówiłem w rozmowach, że ja nigdy w życiu nie wyszedłem z domu nie jedząc śniadania, że ja sobie nie potrafiłem tego wyobrazić, że ja bałem się, że naprawdę się przewrócę na ulicy i umrę, ale nie widziałem ludzi, szczególnie kobiet, moja siostra wielokrotnie nie zjadła śniadania, powiedziała, że nie czuje, nie jest głodna i wychodziła i nie umarła wielokrotnie, więc ja dzisiaj również, któryś raz z rzędu wyszedłem z domu, przyjechałem tutaj, nie zjadłem śniadania, wypiłem kawę zbożową jedynie i dzisiaj o godzinie 16 zjedliśmy śniadanie. I przedtem nagrywaliśmy i pierwszy posiłek. I przedtem nagraliśmy kilka nagrań.
mieliśmy pełną energię, pełny fokus, skupienie i nic się nie wydarzyło. Więc ja w temacie nie mam takich doświadczeń jak Dawid, takiej przemiany zdrowotnej, ale mam tak jak Mateusz, gdzie miałem problemy finansowe, tak, i faktycznie... To tylko komentarz do tego dodam, bo Magdalena też i Marcin i Wińscy piszą, zawsze mówiono, że śniadanie głównym posiłkiem i pięć posiłków. Trzeba słuchać swojego organizmu, on bardzo dużo mówi. I to jest prawda, że ja w stylu niskowęglowodanowym naprawdę to... Te sygnały są łatwiej odbieralne, czyli ja przynajmniej widzę po sobie i po moich pacjentach, że wielu mówi, że kurczę, teraz to dopiero czuję, rozumiem sygnały, które płyną z mojego organizmu, pod warunkiem, że ich na przykład nie zażresz śniadaniem o 6 rano, wbrew twojemu głodowi, no bo jak zaczniesz wbrew temu, że ci się nie chce jeść śniadanie, bo ktoś ci każe, to nakręcasz ciągły głód i jesteś już wtedy maszyną do zażerania. To mi się wydaje, że jest bardzo ważne, ale jeszcze kluczowe jest zrozumienie tych mechanizmów. Bo sama wiedza, czyli jest tak i tak, bez prostego języka. Ja jestem laikiem z punktu biologii, jak mówiłem wcześniej. Ja potrzebowałem, powiem wprost, tak prostych komunikatów, które są tworzone w waszych książkach, żeby zrozumieć to lepiej. No, mamy tutaj tą reklamę, oczywiście. Wszyscy znacie. Ale ja potrzebowałem tych treści. To jest tak, jak teraz ja skończyłem książkę o finansach i ta książka również jest napisana najprostszym językiem możliwym. Czekam na nią, bo nie doszła jeszcze. A już będzie niedługo. O tej mówimy, nie? Tak, o tej samej. Okay, tak. Metamorfoza finansowa. Tak. Więc też jest prostym językiem specjalnie napisana, dlatego że ja wiem, co ja oczekiwałem z punktu widzenia medycznego, z punktu widzenia zdrowia, żeby to było proste, żebym ja rozumiał, o czym ja czytam, a nie jakieś skomplikowane treści. I teraz chciałem mówić o tym doświadczaniu. Mówicie o tym, że organizm... Jasne, wiem, że tam trzeba patrzeć. Organizm nam podpowiada, jasne, jeżeli wiemy, że trzeba go słuchać. No właśnie. Ale sam fakt tego, żeby wiedzieć, żeby go trzeba go słuchać, to trzeba od kogoś zainspirować się tymi informacjami. To jest... Nie ma tak, że ty wiesz, że organizm do ciebie, nazwę to w cudzysłowie, mówi, jak nie wiesz, że należy go słuchać. To pozwólcie, że walnę komentarz, tutaj, bo to jest w tym temacie. Zobaczcie, świadomi rodzice, to jest przyszłość tego narodu. U mnie syn 4-letni naturalnie nie je śniadania, chodzi do szkoły, lunch ma o 12 w Anglii. O 8 go budzimy i za Chiny nic rano nie zje. Martwić się tym? Niezależne myślenie podpowiada, że nie. Mateusz, ty jesteś tutaj. Ja mam dwójkę dzieci i cieszę się, że... Każdy rodzic, który ma dzieci, które są niejadkami, tak zwanymi niejadkami, bo generalnie to są dzieci odżywiające się prawidłowo. Znaczy w porównaniu do czasów, kiedy dzieci jadły normalnie, czyli 2-3 posiłki dziennie, to była norma, ale w czasach, kiedy tak naprawdę karmimy dziecko od godziny 7, bo budzi się do przedszkola czy tam do szkoły, w szkole je, potem w domu je, potem jeszcze przed snem je, to jak ktoś powie, że dziecko je 2 razy albo 3 razy dziennie, no to jest niejadkiem. No cieszmy się, że mamy niejadki, bo to będą zdrowe, metaboliczne dzieci. W Polsce nie ma problemu niedożywienia. Jest problem przekarmiania. Koniec, kropka. No to powiedziałeś coś, co się praktycznie nie pojawia w dyskusji, że dzieci jedzą za dużo i gdzie ten posiłek pierwszy, czyli śniadanie, o którym dzisiaj mówiliśmy, no to wręcz jest reklama skierowana stricte nie do rodziców, tylko do dzieci, nie? Żeby to było wszystko piękne, ładne. I na tych obrazkach reklamowanych widzimy te dzieciaki z samego rana, kiedy wychodzą dosłownie z łóżka nawet i biegną z tym psem. Pierwsze co, to zjadać w śniadaniu te piękne, okrągłe i cudowne płateczki. Ja pamiętam, oczywiście przesadziłem, że nie ma problemu niedożywienia, bo jakiś tam procent niewielki osób rzeczywiście nie, dzieciaków nie ma co jeść, ale uważam, że to nie jest problem, na który powinniśmy patrzeć. Kiedyś tak to był problem, ale dzisiaj to nie jest problem, gdzie powinniśmy przerzucać nasze siły. Problemem jest to, że nasze dzieci jedzą zbyt dużo i tu powinny być akcje. Nie dożywiamy dzieci w szkole, tylko edukujemy dzieci, żeby nie jadły za dużo w szkole serków, nie serków, przetworzonej żywności od rana do wieczora. Na tym powinniśmy odwrócić trend, który kiedyś był potrzebny, już jest niepotrzebny. Teraz powinniśmy edukować w drugą stronę. I to, co mówisz, jest bardzo ważne i mi to bardzo dużo dało określenie elementu dopaminy i istotności dopaminy, którą ja sam zażywałem. Kwestie gry, jedzenie i tak dalej. I dzieci jakie mają? To, co ja widzę często w restauracjach, no to rodzice chcą spokojnie zjeść, no to co robią? Dają telefon do oglądania jakiś tam, to jest dopamina, tak to rozumiem przynajmniej. Następnie mam jakieś słodycze, kolejna dopamina i tu wchodzimy w element uzależnienia od tego typu rzeczy. Jak się tworzy dorosłego chorego? Dokładnie to przeżyłem. Tak to u mnie wyglądało, tylko u mnie to były gry, u mnie to były jakieś takie sygnały, że zabijałem ten czas właśnie w ten sposób. I to widać, że to idzie teraz w większym kierunku w ten sposób. Bo są TikToki, rzeczy, tam cały czas ta dopamina się pojawia. I uważam, że jak sam buduję swoją świadomość, jestem uczniem w temacie zdrowia i jeszcze wiele lat będę uczniem, tak dużo mi to pomogło zrozumieć, to co teraz powiedziałem. Więc warto by było, żeby na ten element tego wyjaśnienia stawiać duży nacisk, tego typu life hack, żeby o tym mówić, bo to
jest w stanie sobie taki człowiek, który jest na początku tej drogi edukacyjnej, lepiej zwizualizować, o co wam chodzi. W kontekście tego, jak rozmawiamy właśnie o elemencie choćby żywienia dzieci. Tak? Tak. Żeby wytłumaczyć, że to chodzi o to, gdzie jest zaangażowanie. Bo też dzisiaj w kuluarach mówiliśmy o tym, jak chodziliśmy na piłkę nożną, jak biegaliśmy. Ta dopamina była gdzieś indziej, w sporcie, w wysiłku sportowym. A teraz, gdzie ona jest uzyskiwana? Właśnie w tego i ona jest nieograniczona, bo wszystkie te narzędzia, one nie mają ograniczeń. Ty nie możesz wyjść sam. Dziecko 8, 9, a tym bardziej 4, 5-letnie nie jest w stanie wyjść z tego narzędzia, no bo w piłkę przestanie grać w którymś momencie, bo się zmęczy. A tutaj nie da się zmęczyć przesuwaniem i scrollowaniem i graniem. To jest, są specjalnie tworzone gry i aplikacje po to, żeby nie móc przerwać tego zastrzyku dopaminy. Każda aplikacja jest tworzona, żeby użytkownika jak najszybciej, jak najdłużej utrzymać w niej, a żeby też dokonał zakupu, nie? Albo jakiejś konkretnej czynności, gdzie ona, ta aplikacja jest powołana. Czy to dla dzieci, czy dla dorosłych, bo to jest ten sam mechanizm. Tylko dzieci mają ten problem, że one w ogóle nie rozumieją problematyki w żaden sposób. Człowiek, dorosły musi się tym opiekować. Oczywiście. W tym kontekście. I to jest tak, jak musisz, dziecko, masz ustalony czas na oglądanie lub granie, to ty nie możesz mieć pretensji do dziecka, któremu nie powiedziałeś, że ustawiamy godzinny zegarek i budzik zadzwoni za godzinę. Nie możesz się na niego denerwować, dlatego że nie powiedziałeś mu, że ty mu pomożesz wyjść z tego świata gier, tylko musisz powiedzieć mu, że nastawiam ci zegarek, jak zadzwoni zegarek, to już jest moment, żeby przestać grać albo przestać korzystać z czasu, bo dzieci rzeczywiście to, nie mają prawa wiedzieć, kiedy komentarz przestać. Od Grzegorz Kuszka. Kanał Agent Specjalny. Ciężko, to jest Kamil Misiorny, ciężko mi sobie wyobrazić, abym nie jadł śniadania w momencie, gdy każdego dnia pracuję ciężko fizycznie. O, super. No, bo to, super są też, to są też mity, które narosły dookoła stylu niskowęglowodanowego. No oczywiście, jeżeli zaczniesz styl niskowęglowodanowy dzisiaj i będziesz tak samo intensywnie ćwiczyć w trakcie tego też okresu adaptacji, no to masz, no różnie to nazywają, ale my mówimy na to dziurę energetyczną. Czyli zobacz, z wysokowęglowodanowego stylu twój organizm nauczył się czerpać energię głównie, czyli mięśnie, mózg, serce i tak dalej, głównie z węglowodanów, czyli z glukozy, która głównie we krwi znajduje się z jedzenia węglowodanów. I teraz w momencie, kiedy ty nie dajesz mu odpowiedniej ilości węglowodanów, żeby zapewnić energię dla funkcjonowania organizmu, ale też jeszcze nie nauczyłeś efektywnie wykorzystywać ciała ketonowe i spalanie tkanki tłuszczowej. No i masz problem, dlatego my trzeba zdać sobie sprawę, że ten intensywny trening może być gorszy. To nie jest tak, że padniesz i umrzesz i będzie wielki problem, tylko będziesz mniej efektywniejszy. Pewnie to zauważyłeś na siłowni. Ja się tylko chcę powiedzieć, że wtedy naszą rolą jest powiedzieć, że to normalne, trzeba to przeczekać, trzeba poczekać, aż organizm w ogóle zorientuje się, że ma to lepsze, efektywniejsze paliwo w postaci wolnych kwasów tłuszczowych i ketonów i wejdziesz na prawdopodobnie jeszcze wyższy poziom energetyczny, nawet w trakcie tej trudnej, fizycznej, ciężkiej pracy. Kojarzę te wyjaśnienia, bo to się, do tego samego pytania się będę ustosunkował, jeżeli mogę. Kojarzę te wyjaśnienia, bo to była moja obiekcja. Była moja obiekcja, bo ja najpierw rozpocząłem myślenie niskowęglowodanowe, potem próby keto i jestem na granicy między niskie węgle i keto, a potem zacząłem się interesować niejedzeniem wszystkich posiłków 3-4 dziennie, no bo ja byłem przyzwyczajony do 5-6 posiłków, tak? Małe posiłki często i tak dalej. I dokładnie wiem, o co chodzi w tym pytaniu. I wyjaśniłeś to tak samo, jak ja to słyszałem. Tylko teraz usłyszeć to, a następnie to zrozumieć, a potem jeszcze przejść tą drogę, to jest zupełnie inny temat. Tak, tylko to, że zobacz. Dobra, ale poczekaj. No, bo teraz mi to daje znacznie większy sens, bo ja już to zrobiłem. To znaczy, jak ja to zrobiłem? Rozpocząłem od tego, że w ogóle wyrzuciłem te zbędne węglowodany. Tak jak to macie u was napisane, nie? Czyli te najprostsze wywaliłem je zupełnie. Też nie było trudne ryż, wyrzucić z tego, makaron, takie klimaty. Wyrzuciłem. Zacząłem jeść niskowęglowodanowo. Potem zacząłem się zastanawiać. Słyszę od jednej osoby, czyli mówię o Grzybyku, mówię o traderze, słyszę od was, że warto jeść później posiłki. 16-8. Zacząłem się tym interesować, myśleć o tym. Mówię, kurczę, nie dodaje mi się to, tyle lat słyszałem o śniadaniach, rano jestem głodny, burczy mi w brzuchu, nie do końca wierzę w to, ale ja mam to podejście i to zachęcam, to znaczy sprawdź, zanim będziesz się wypowiadał. Czyli ja zacząłem to sprawdzać, czyli zacząłem wyłączać ten posiłek z dnia, ale przesuwać go o godzinkę, o dwie. Zacząłem o 10, 11, 12 i w pewnym momencie rzuciło się na mnie, że ja mogę już o 15 jeść posiłek. I teraz ja decyduję, a nie, że ja wstaję, a miałem taki tryb, że ja już chciałem iść do lodówki, ponieważ tam byłem uzależniony, żeby coś zjeść. Krótki mój komentarz. Ja też rozumiem pytanie Kamila, ale też słuchajcie, no
Po pierwsze, w stylu wysokowęglowodanowym, jeżeli idziesz ciężko pracować, to nie jest tak, że 100% dni masz w ogóle zarąbistych, jesteś super wydajny, bo wydajność twoja zależy nie tylko od ilości węglowodanów. Oczywiście w tej sytuacji, kiedy odetniesz węglowodany i jesteś w okresie adaptacji, prawdopodobnie to będzie główna przyczyna twojego zjazdu formy. Ale no sorry, możesz się nie wyspać, możesz mieć złe relacje, możesz mieć imprezę i wypić za dużo alkoholu i dochodzisz do siebie kilka dni i jesteś słabszy na budowie, więc nie przesadzajmy, po prostu nie tylko węglowodany powodują jakość i pracę mięśni, bo zwykle mięśnie korzystają z ketonów i z węglowodanów, ale w innych proporcjach. Także nie przesadzajmy, są ludzie, którzy wchodzą i nie mają tego okienka energetycznego, tak organizm ich po prostu łatwo wchodzi nie w nowy styl życia. Nie trzeba wchodzić w element likwidacji tego posiłku. Warto zacząć, to chciałem podkreślić, nie? Zacząć od tego, żeby po prostu wyeliminować część węglowodanów, nawet nisko węglowodanowo. Tak. Testować, czyli czekać, tak. Doświadczajmy, testujmy, bądźmy ciekawi świata i w ten sposób się inspirujmy. Ja tylko jeszcze skomentuję to, co powiedziałeś, że nie wystarczy przeczytać i tą wiedzę zdobyć, ale to jest fajne, że nawet jak dziś zdobędziesz wiedzę, nie wiem, czytasz książkę, obejrzysz film, to ta wiedza pozwoli tobie, jak popełnisz błąd, bo niestety tak jesteśmy skonstruowani, że raczej potrzebujemy popełnić błąd czy upaść na kolana, żeby zacząć jakąś zmianę. I w tym momencie ta wiedza, którą zdobyłeś 2-3 lata temu, przyda się, żeby przeanalizować to, co się wydarzyło. No bo większość osób nie wie, dlaczego przytyła, większość osób nie wie, dlaczego też schudła, ograniczając kalorie, bo kalorie co to znaczy? Nic nie znaczy tak naprawdę, więc nie zna mechanizmów, więc tak naprawdę potem nie wie, dlaczego znowu przytyła. Czyli nie mając wiedzy, nie jesteś w stanie przeanalizować tego, co się wydarzyło i nie jesteś w stanie długoterminowo być zdrowym metabolicznie. To tylko tyle. Komentarze potwierdzające to, co mówimy. Wiesława Goch, jak byłam dzieckiem, jadłam 3-2 razy dziennie, nazywali mnie niejadkiem, byłam chuda, ale zdrowa, śniadanie w domu, obiad w szkole. Kolacja w domu, żadnych kanapek do szkoły nie brałam, czyli można. I jeszcze tylko tutaj fajna informacja od Agnieszki. Witajcie, mój syn, który dzisiaj ma skończone 19 lat, zobaczył styl życia swojej mamy, bez jakiejkolwiek namowy sam zdecydował się na styl keto i tak już dwa lata u niego. Dzięki braciszkowi, pozdrawiam was i IBR Team z Niemiec MPŻ. To jest to nasze MPŻ. Nie? I właśnie, i nawiązując do tego MPŻ, to jest nasza grupa, środowisko, ludzie. To jest bardzo ważne w elemencie, tak, że nawet zdobywasz wiedzę, nawet jesteś uświadomiony, tak jak ja byłem, ale w pewnym momencie, tak jak ja miałem trenera, tak jak wy macie środowisko, my tworzymy środowisko, to potrzebni są inni ludzie, żeby podtrzymać twoją motywację, dać ci oparcie, dać ci energię, którą tu mamy. My tu jesteśmy od 10, mamy godzinę praktycznie 18 za chwilę, to jest pełne zasuwamy. Power. Zasuwamy. I my na tej mocy robiliśmy rok temu konferencję, teraz w tym roku robimy wspólnie konferencję, 1-2 grudnia. Tak. I właśnie z tego powodu, że my chcemy łączyć podobnie myślących ludzi, myślących i robimy konferencję finanse i zdrowie razem. No i my tam widzimy, będziemy, tak? No, jesteście zaproszeni. Ale tak będziemy, jesteście zaproszeni, o ile zaszczycicie swoją obecność na tej konferencji. Tak, oczywiście. Dokładnie, nie, fajne jest, internety są świetne. To maskotka konferencji. Bo... Ale mieliśmy taki odcinek. Nie pokażemy. To zostawimy na konferencji. Internety są fajne, bo można dotrzeć do naprawdę niesamowitej ilości, bo tak, tu chodzi o ilość z jakościowym przekazem, ale potem nie ma innej możliwości, żeby tworzyć społeczność poprzez wyjście do tej społeczności. Spotkanie na żywo, nie? Tak jak dzisiaj. Ale tak jak my tu rozmawialiśmy, Grzegorz. Ale mogliśmy nagrywać online dzisiaj. Tak, ale Grzegorz, my tu rozmawialiśmy, przecież organizowanie konferencji to jest jakaś orka na ugorze, przecież to nie jest nic miłego. Kilka miesięcy pracy. Przecież to trzeba ogarnąć nie dość, że finansowo, to jeszcze organizacyjnie, czasowo, ale my to robimy nie dlatego, żeby zarobić, bo na tym się najczęściej nie zarabia, tylko po to, żeby było miejsce spotkań raz do roku, tak jak nasza czysta konferencja, czy wasze spotkanie 2 grudnia, to jest po to, żeby spotkały się te osoby na żywo, przybiły piąteczkę i poczuły tę energię jedności, bo ta jedność, zwłaszcza jeżeli się ma taki cel jak zmiany zaleceń żywieniowych, czyli no my tu potrzebujemy oddolnego ruchu, który będzie szedł do lekarza i mówił, no ale zaraz, i lekarz zobaczy, jak to pani zrobiła. No, bracia rodzeń, keto, tutaj tak to się robi. I my w ten sposób zmienimy system, bo coraz więcej lekarzy właśnie do nas pisze, zresztą piszcie w komentarzach, kto wyedukował swojego lekarza. I to jest niesamowite, że ci lekarze piszą, właśnie coraz więcej osób pisze, że mnie polecił was lekarz. Ale ja byłem wyedukowany przez pacjenta na początku. Teraz już wiem, że mnie chciał wyedukować i wyedukował. Na początku byłem zdenerwowany. Jak to pacjent? Jak jeszcze byłem 7 lat temu, uważałem, że jestem najmądrzejszy na świecie. Więc jak to pacjent? Przecież nie może być mądrzejszy od lekarza. Więc denerwowałem się, ale potem połączyłem kropki, jak już zdobyłem wiedzę. Mówię, to chciał mnie
wyedukować i udało mu się tą jedną kropeczkę i taką niepewność zasiać. Akurat wtedy było, że no, że smalec jest zdrowy. Jak smalec jest zdrowy? Tak sobie myślę, nie? Przecież uczono mnie na studiach, że tłuszcz zwierzęcy zatyka tętnicę. No i fajnie, uczmy się nawzajem. Mhm. To jest bardzo dobre. Nie wiem, czy wiecie, ale my książki 4 napisaliśmy, ale teraz mamy przedsprzedaż do końca listopada i nie obliczyliśmy, bo mamy 4 książki, żeby szybko dodrukować jeszcze detektywów, bo zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania i teraz wiele komentarzy jest, w końcu dostałem książki, bo wiele osób czeka no dłużej niż normalnie, tak. Ale tłumaczymy, że to jest przedsprzedaż i wiele osób się macie podobny termin z przedsprzedażą jak my, ten sam. Do końca listopada, czyli do 1 grudnia. Do ostatniego listopada, okej. Okay, no, okay, dokładnie, okay. Dokładnie. Kto teraz? Ja już mam. Komentarz. Ja już mam w domu. Ja czekam jeszcze, czekam właśnie. Dobra. 51 lat, keto 2 lata, na keto wyniki badań, samopoczucie, rewelacja. Ja powiedziałam, zobaczcie, Hanna, odnosi pytanie, ja powiedziałam o was mojej lekarce, zapisała sobie i była zainteresowana. I to już jest fajnie. Coś, nie? I to już jest coś. No. Zadawajcie też pytanie, nasza społeczność, jeżeli jesteście, widzimy oczywiście, że jesteście, ale zadawajcie pytania odnośnie finansów, bo mamy tutaj specjalistów od finansów przecież, więc wykorzystajmy to, że my jesteśmy tutaj zaproszeni i zadawajcie pytanie odnośnie finansów. Wy uzdrawiacie zdrowie Polaków, a my uzdrawiamy finanse Polaków. Czyli wy budujecie właściwą tożsamość zdrowotną u człowieka. To jest pewien sposób budowania właściwej tożsamości zdrowotnej, a my się zajmujemy edukacją, świadomością finansową, czyli budowanie świadomości finansowej, czyli tożsamości finansowej, bo to zazwyczaj jest tak, że mamy nieświadomość pełną w tym, co się nas otacza. Czy to jedzeniowo, czy to w finansach. Tak, bardzo podobny temat. I to jest ważne, bo ja pamiętam, że jeden z większych stresów w życiu miałem wtedy, kiedy pracodawca zablokował mi wypłatę i wszystkim pracownikom, bo okazało się, że jakieś tam robią przekręty w NFZ-cie i okazało się, że ta firma będzie zamknięta, bo jakaś tam prokuratora i tak dalej, więc siłą rzeczy szybko zablokowali pensję wszystkim pracownikom na 3 miesiące, no ale kredyty dalej lubią być spłacane, więc to był taki dla mnie przełom. I taka myśl, że o kurczę, no to jak w życiu potoczy się tak, że będę zarabiał więcej, to będę wszystko odkładał po to, żeby wszystkie kredyty spłacić. To był mój cel numer jeden, jeżeli chodzi o finanse, ale nie miałem wtedy wiedzy, tylko życie mi sprawiło, że gdzieś tam to zdobyłem. Pytanie, co by było, gdybym tą wiedzę miał? Ale zdobyłeś ją, tylko taką nieświadomą trochę, czyli przestraszyłeś się sytuacji i ten strach, nazwijmy to tutaj, i to zagrożenie, które poczułeś, ono się nie urzeczywistniło w takim czarnym scenariuszu, ale dostałeś ten impuls. Jak ja u tego lekarza, jak mi lekarz uświadomił, Dawid, ale coś zmienił siebie, bo chyba nie chciałbyś tych konsekwencji, które mogą nadejść. Ty dostałeś taki sam impuls. I na podstawie tego wzbudziłeś zainteresowanie w czymś i podjąłeś na swoją wiedzę, na swoje umiejętności najlepszą możliwą decyzję. Tak. Na tym pociągnąłeś to, że spłaciłeś zobowiązania, zacząłeś budować majątek. Czyli zbudowałeś jakiś poziom świadomości finansowej, wychodząc z nieświadomości. Tak, i cieszę się, że to było tak wcześnie, bo to było ładnych 10 lat temu, a mogło to być w wieku 55 albo 65 lat. Albo nigdy. Mało kto to wytrzymuje wtedy, nie? Także to tak, to im szybciej takie lekcje życiowe, tym szybciej wyciągniesz wnioski, tym szybciej przeanalizujesz Pytanko? To. Z waszego kanału. Z YouTube'a może. To ja mogę, czy jasne. Ty masz coś na oku? Możesz oczywiście. No to ja tam. Bardzo ważne. Czy dieta keto można stosować, jeśli występuje problem ze spadkiem cukru, hipoglikemia reaktywna? Pytanie do was. Tak jest, podejrzenie wyczerpanych nadmiar. Czyli oczywiście to jest jakby klasyczny, sztandarowy zalecenie, jeżeli chodzi o styl niskowęglowodany. No zobacz, no hipoglikemia reaktywna, sama już nazwa na szczęście udana, reakcja na coś, reakcja na co? Zbyt agresywne pobudzenie trzustki do wydzielania insuliny w wyniku wysokowęglowodanowego posiłku, czyli wyrzut glukozy wygląda tak, czyli pionowo do góry i później spadek jak na rollercoasterze na hipoglikemię reaktywną. No i niektórzy myślą, że hipoglikemię reaktywną leczy się jedzeniem węglowodanów, które powodują ten wyrzut, ale w regularnych odstępach, żeby nie dopuszczać tutaj do tego, czyli tutaj, żeby zażreć węglowodanem, zażreć jedzeniem, co jest oczywiście pierwszą drogą do insulinooporności i do cukrzycy. Literalnie, po prostu. Więc hipoglikemię reaktywną leczy się znając przyczynę. Skoro przyczyną jest zbyt wysoko węglowodanowy styl życia, ale też stresy i ewentualne deprywacja snu, czyli jakby ten cały podkręcony kortyzol, no to najczęściej jest to na podłożu insulinooporności. No to insulinooporność wycofujemy tym, co my mówimy. Czyli terapeutycznym ograniczaniem węglowodanów
plus dołączenie tych elementów postu przerywanego, który u wielu osób też pomaga uwrażliwić organizm na tą insulinę, czyli pokonać insulinooporność i spowodować, że już nie będzie tak i trzustka się uspokoi. Uspokaja się trzustka, nie wytwarza tak agresywnie insuliny, która jeszcze gdzieś tam ostatnimi siłami wpycha tą glukozę do komórek, powodując hipoglikemię i straszny odjazd, odlot, jakieś drżenie mięśni i tak dalej. Okay. O tym stresie warto byłoby porozmawiać, bo mi się wydaje, że to jest problem tych czasów i dotyka finansów, dotyka elementu zdrowia, dotyka relacji międzyludzkich, pracy, wszystkiego. Tak? Stres wynika z wielu rzeczy i o tym stresie, jaki to ma wpływ na element finansów, bo w finansach stres też da się... Tak. Słucham ciebie i mówię, przepraszam, okay. Ale... W finansach osobistych stres też obrazuje się pewnymi czynnościami, jak na przykład to, że się stajemy zakupocholikami. Czyli zakupy, nie wiem, czy mieliście taką sytuację, też przynoszą jakiś poziom przyjemności, czyli poziom dopaminy, i w tym momencie dzięki temu czujemy się lepiej, czujemy się bardziej dowartościowani. Oczywiście. I kupujemy często coś, co jest nam w ogóle niepotrzebne. Nie używamy tego, ale nagradzamy. Jest identyczna sytuacja. To jest ten sam mechanizm. Dokładnie ten sam mechanizm. Szukamy powiązań między finansami a zdrowiem, a ich jest mnóstwo, to na każdym poziomie możemy je znaleźć. Tutaj znalazł powiązanie. Zgodnie z tym, co mówią bracia, anaketochemia mózgu się ulega zmianie i finanse też ulegają zmianie. To muszą. Dobre, nie? Bardzo dobre. Ale zobaczcie, uzależnienie to jest jedno chemia zdanie, mózgu, do którego wrzucimy palenie papierosów, jedzenie, zakupy i to wszystko ma połączenie i finanse, no bo to często zastanawiacie się, jak to jest, że jak rzucisz palenie, to nagle ty jesz. I chodzi o to, że ty nie rzucasz nałogu, tylko zmieniasz nauk. Zmieniasz nauk spalenia na nauk jedzenia. Jeżeli nie ogarniesz sobie swojego życia i swojego umysłu, to z jednego nałogu wpadniesz w drugi. I pytanie, co jest lepsze, czy palić papierosy, czy jeść słodycze? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że gorsze jest to drugie, ale tak naprawdę to jest proces, który musi uświadomić, że po prostu ty nic nie zmieniłeś, tylko rzuciłeś jeden nauk i zyskałeś drugi. Jak ważne dla sukcesu jest i wolności materialnej, by prowadzić budżet domowy? Może jakieś rady co do wychodzenia z długów, planowania finansów? Rozumiem, że mega pytanie do nas. Co do pierwszą część, a ja może o tych długach. Okej, to co do budżetu domowego. Co do zasady, budżet domowy, to jak się wspomina to pojęcie, to się myśli o saldach budżetu, czyli przepływach pieniężnych. Coś przychodzi do domu i coś z domu wychodzi. Najczęściej w kategorii miesiąca. To osoby, które już mają majątki, często się większe majątki, żyją z odsetek, nie zajmują się tą przestrzenią, bo to jest dla nich obojętne. Ale większość ludzi powinno tym się zajmować. Jeżeli się tym nie zajmowało jak kiedykolwiek, to warto to zrobić, bo wtedy chociażby z punktu zdrowotnego widzimy, co kupujemy. Jesteśmy w stanie zrobić analizę swoich wydatków, czyli praca z budżetem domowym są dwa wymiary. W Polsce popularne bardzo pisanie wydatków, jakieś tam zaplanowanie przyszłych wydatków w kolejnych miesiącach. To jest budżet. I to jest w porządku i to zazwyczaj powinien robić każdy, kto jest na początku swojej świadomości finansowej. Kolejno, jak rozwijają się majątki, ja na przykład tego nie robię, budżetu domowego, pomijam to. Ja tak samo. Ja tego nie lubię. Kiedyś próbowałem, ale to było nie do ogarnięcia. I nie chcę, to jest tak liczenie kalorii. I nie chcę tego mówić. Nie dojdziesz do tego. Tak, ale tutaj jest to sytuacja, w której ty jesteś w stanie najpierw zapłacisz sobie, a potem dopiero komuś. Jeżeli sobie uświadomisz, że najpierw płacisz sobie, czyli zarabiasz X i z tego X, powiedzmy 0,3X, jesteś w stanie na siebie, od razu na bogacenie, na jakiś element majątkowy i resztę wydajesz, twoja decyzja, na słodycze może nie, to jest w porządku. Ale i ja nie chcę mówić, że ja zarządzam budżetem w tym rozumieniu, bo nie zarządzam. Wiele osób to marketinguje i tak tego nie robi. Tak. Ale warto to robić, jeżeli budżety są napięte, małe są nadwyżki, bo ograniczamy. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem do tego dodać, bo to jest zarządzanie budżetem. A co powinien robić każdy? Każdy, kto nas ogląda, zarządzać majątkiem. A jak się robi zarządzanie majątkiem? Rozpisujesz to, jak już się zaraz powie o swoich długach, bo tam był element związany z długami. Rozpisujesz, jakie masz pasywa, czyli długi, jakie masz aktywa, czyli majątek. I badasz to co kwartał, jakie są zmiany zachodzą w twoim majątku. Dzięki temu podejmujesz świadome decyzje związane z twoim majątkiem i obserwację tego, co się u ciebie dzieje. I to powinien robić zupełnie każdy. Czy to ma ktoś 50 tysięcy złotych, 10 tysięcy, czy 10 milionów, to robić powinien zupełnie każdy, a kto nie robi, to nie robi świadomych decyzji. Tak samo jest z zdrowiem. Ja pamiętam, bo jestem z tego dumny, że bo to trzeba upraszczać generalnie, jak przychodziła wypłata, to pierwsze co robiłem, nawet nie myślałem o tym, co jakie są wydatki, przelewałem ładną część tej wypłaty po to, żeby nawet o tym nie myśleć. I to był dla mnie jedyny i zbawienny... Płaciłeś sobie. Ale dokładnie. Przelewałeś to na swoje inne konto, tak? W inne miejsce. Na inne konto, w inne miejsce. I to było zbawienne po to, żeby zacząć spłacać te
kredyty. To jest bardzo ważne, bo zobaczcie, dostajemy wypłatę i przeważnie tak było, jak tego nie wiedzieliśmy, że płaciliśmy innym, tak? Czyli płaciliśmy za gaz, płaciliśmy za mieszkanie, spółdzielnia, tak. Telefon, wszystkim płaciliśmy za raty, ale sobie nie płaciliśmy, a my przecież pracowaliśmy cały miesiąc, czy w firmie, czy u kogoś, obojętnie, nie? Ale sprzedawaliśmy ten czas za wypłatę, no i tej wypłaty realnie nam nie zostawało. Często było tak, że zawsze były jakieś wydatki, więc jeśli pierwszy przelew nie pójdzie do nas, tak jak ty powiedziałeś na swoim przykładzie, Mateusz, no to najczęściej i tak znajdą się inne wydatki, które będą ważniejsze od naszej wypłaty. 100%. To jest pierwszy przykład. Ja kończąc to pytanie, które było przed chwilką a propos długów, to ja nie będę radził, jak robić, bo myślę, że wiem, że jest bardzo dużo sytuacji różnych. Każdy ma inną. Ja tylko krótko opowiem, jak to u mnie wyglądało, że ten dług był i to duży, bo to było ponad 200 tysięcy złotych. I na pewno elementy, które były kluczowe, to uświadomienie sobie, że tak jest, zmiana czegoś, żeby pójść w tym kierunku. Trzecie, mieć kogoś, kto ci w tym pomoże, bo ja sam nie umiałem sobie poradzić. Tu jest po prawej stronie ktoś, kto mi w tym bardzo, bardzo pomógł. Trzecie, też negocjacja z bankami, czyli rozmowa w ogóle, bo ja wcześniej to robiłem. Ja, oczywiście, że tak. Część banków w ogóle chciałoby, jeśli ma dłużnika, to było przy pierwszym moim długu, o którym mówiliśmy na odcinku, że bank się ucieszył, że ja zadzwoniłem, ten parabank tak naprawdę. Oni mi powiedzieli, że bardzo chcieliby mieć takich klientów jak ja, którzy odbierają telefony i chcą realnie spłacić swoje zadłużenie. Ja chciałem. Mi było wstyd, że to zrobiłem, więc ja zacząłem pracować z tym długiem, pracować z tym, co kiedyś zrobiłem. Czyli to było, ale u mnie myślę, że kluczowe, najważniejsze oprócz środowiska, czyli Dawida, planowania, czyli jego doświadczenia, którego ja nie miałem, uświadomienia sobie, że jeśli zadłużyłem się, no to muszę teraz przez jakiś czas, u mnie to trwało 15 miesięcy, nad tym pracować, to chyba najważniejsze było to, że trzeba było pracować, żeby więcej zarabiać, żeby w taki szybkim czasie z tego wyjść. Także tu są elementy, które mnie z tego wyciągnęły. Jedno zdanie kończąc ten temat, tylko powiem, bo o budżecie domowym, o zobowiązaniach finansowych, o których mówi Grzesiek, o zarządzaniu majątkiem, to są bezpieczeństwo domu, to są podstawy finansowe. Nie byliśmy tego uczeni. I to, co my zrobiliśmy wspólnie, no to jest ta metamorfoza finansowa. Czyli jak są do tego pytania, ktoś się tym chce zagłębić, nauczyć tego, ale nauczyć, bo to nie da się w jednym, dwóch, trzech zdaniach opisać, żeby ktoś wiedział, o co chodzi. Tak samo jest ze zdrowiem. To nie ma takiej opcji. No to jest metamorfozafinansowa.pl. Zapraszamy serdecznie. Całkowicie bezpłatny kurs finansowy, z którego możecie wszyscy korzystać. I to nie na hasło bracia rodzeń, albo na hasło, nie wiem, agent specjalny. I was złapiemy i wyciągniemy z was cytrynę. Bez tak. Ktokolwiek, ponieważ jest to zrobione na tej intencji, żeby w końcu w Polsce, już powstała, ale tak myśleliśmy, jak robiliśmy to, w końcu w Polsce powstała pierwsza edukacja finansowa bezpłatna. Bo nie było jej, w szkole tego nie ma. Większość osób, które dostarcza informacje związane z finansami, po prostu cashuje za kursy. Tak? Wystawia faktury, cashuje, sprzedaje kursy. Ja nie mam nic z tym złego. Ale podstawy finansowe powinny być, no, jak podstawowe informacje, które wy dostarczacie cały czas na swoich kanałach. Tak? Na walutach się znacie? No, w pewien sposób na pewno. Pytanie, jakie to jest skomplikowane czy pytanie. Czy kupować teraz dolary, czy to dobry czas, czy dolar wystrzeli do 6 zł? To wiadomo, że nie jesteś wróżką zębuszką, ale... ale chyba pani... Ale to nie wiem, no, bo wy krypto się nie zajmujecie. W to nie, tylko nie, to nie. Ale okay. Inwestować ja, może... Ja prawie, odpowiem na te waluty, jeżeli trzeba. No to nie. Dawaj, czy kupować teraz dolary? Bo ja sam bym chciał wiedzieć, jak miałbym nadwyżkę, to kupować dolary. I to jest świetne pytanie. To, żeby odpowiedzieć na to, załóżmy, że ty mnie pytasz. Mm-hmm. A po co chcesz te dolary mieć? No i to jest dobre pytanie. No, po to, żeby mieć, bo inni kupują, rozumiesz. Nie czuję tej inwestycji, więc ja już wiem, bo jestem świadomy. Inwestowanie w coś. Nie, nie kupię, bo tego nie czuję. No, nie, rozumiem. Nie czuję. I teraz... Złoto? Może. Może. Po naszej rozmowie mam nadzieję, że trochę zainteresowałeś się. Ale w kwestii dolara. No, dolar był tańszy w tym roku niż aktualnie jest. Tak? Jeżeli chcesz zaspekulować na tym, czyli kupić dolara po aktualnej cenie i myślisz o tym, żeby za pół roku, rok sprzedać, to nie kupuj tego. Nie graj w tą grę. W ogóle w to nie spekulacja. Graj. Spekulacja. Nie spekuluj. Nie uczy tego, bo jak zadajesz takie pytania, znaczy, że jesteś na początku swojej drogi inwestycyjnej. Ale jeżeli to jest element żelaznej rezerwy finansowej, czyli tak zwanej poduszki, też to w tym kursie omawiamy, to potrzebujesz mieć w swojej żelaznej rezerwie, w poduszce finansowej, inną walutę niż walutę rodzimą. Bo jakby się to stało, co na Ukrainie, że waluta w pewnym momencie zaczęła mieć znacznie mniejszą wartość, potrzebujesz mieć inne furtki bezpieczeństwa, jakiekolwiek, to jest element złota, innych walut. To w takiej sytuacji dolar jako waluta safe haven czy frank szwajcarski jest dobrą walutą do tego, żebyś posiadał w długim terminie jakąś część twojej żelaznej rezerwy w twoim domu. Czy to na koncie walutowym, czy to właśnie w domu. To tak. I dzisiaj no, cena dolara jest trochę niższa po ostatnich wyborach. Jak widzieliście, złotówka się umocniła. Ale nie da się spekulować z punktu widzenia zdarzeń gospodarczych, czy dolar będzie się umacniał, czy będzie spadał. W mojej ocenie, mogę powiedzieć, to nie jest porada inwestycyjna, dolar może się jeszcze umocnić, w zależności od tego, co Fed będzie robił jako bank centralny. No i to jest
krótko mówiąc, w temacie walutowym. Dobra, słuchajcie, jakiś, myślę, że powoli... Trzy kwadranse za nami. Kończmy. Ale to znaczy, było to ciekawe powiązanie, tak? Bo właśnie, robiliśmy jakieś powiązanie. Raz, pierwszy raz. Ile było u was tam na lewie? 55. Pięknie. Konferencja, dokładnie. Konferencja. Pokaż to, proszę. Pokaż to. Daj to. No to znaczy, ponad 1000 osób nas ogląda. Wszyscy, z nas, wszyscy zerknęli do góry, jakby ktoś jakby bokiem leciał, a tu się pojawiła taka tabliczka. Tak. To Adam, pozdrawiamy Adama, który kazał nam to zrobić tutaj, czyli że jest konferencja. I link macie na czacie na konferencji, będziemy wszyscy w czwórkę i, i będzie jeszcze dużo osób fajnych, które u nas występują na kanale, także będzie można... Ale dla mnie ważne jest to, żeby nam dali feedback, czy dostarczyliśmy jakieś informacje, czy powtórzyć kiedyś takie coś, czy raczej żebyśmy każdy z nas zrobił swoje kontenty osobno i na tym poprzestał, nie? Bo to też dla nas jest jakaś informacja zwrotna, żebyśmy wiedzieli na przyszłość. Ojej, telefon. O, właśnie, telefon. Pad live na telefon zakończył relację. Czyli nie zdaliśmy egzaminu. Tak, dawajcie MPŻ-ta i wracamy do siebie. Myślę, tak? Tak, myślę, że dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, cześć. Powodzenia, cześć. Trzymajcie się.